Chodź, Julia. Chodź, Kicia. Chodź, Julia, zobaczymy, gdzie jest Felix. Jest kilkanaście minut po godzinie 15. Piątek. 17 stycznia 2020 rok. Rocznica. Wkroczenie Sowietów do Warszawy. Wkroczenie po zdławieniu i spacyfikowaniu Warszawy przez hitlerowców. Rocznica w Rosji szumnie jako wyzwolenie. Jest Felix. Julia tak się patrzy, skacze. Co tam Julia jest? Julia. Jest tam coś? Ambulans. Przyjechał. A Julcia tu. Weszła. Julcia, gdzie tam jesteś? Kicia. Tutaj. I co tam jest, Julia? Kicia, jest tam Felix? Felix, lalom powinny tu być. A, są ptaszki w krzakach. Dlatego ona się tak skrada. Julia, chodź Kicia, idziemy. Chodź Kiciulka. Chodź Kicia. Przejdziemy się na spacerek. Julia, Kicia, chodź. Chodź, Kiciula. Raz was tam w krzaki. I tam będzie ptaszki chciała łapać. Chodź, Kicia. Julia. Kic, kic, chodź. No i siedzi. W tych krzakach. A chcę z nią iść do lapidarium. Chodź, Kicia! Słyszysz? Kiciula!
No nie ma. No chodź. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy dalej. No. Chodź, Kicia. Słońce ładnie zachodzi. Jest gdzieś tak 15:20 po trzeciej. A zachód słońca dzisiaj, z tego co pamiętam, to jest 15:57. Czyli jeszcze gdzieś zostało pół godziny. Chodź, Kicia. Chodź, Julia, bo jeszcze pół godziny będzie słonko. Chodź. Idziesz? Chodź, Kici. Idziemy tutaj, do lasu, do lapidarium. Trochę deszczu napadało i woda się zebrała. No, idziesz? Dobra. No, a Romeo nie ma z nami, bo Romeo na mini osiedlu siedzi w budzie, śpi. Nie chce mu się łazić. Chodź, Kiciula. No, ptaszki jakieś śpiewają. Wiosna. Ptaszki śpiewają. Chodź, Julinko. Chodź, Kicia. No, chodź. To taka wystraszona. Lekka wystraszona. Nie boisz się? Nie? No, no chodź cię pogłaskam. Nie uciekłaś mi. Chodź cię pogłaskam, dobra. No, idziemy, chodź, Kicia. Julia ostatnio co wieczór przychodzi do pokoju i do łóżka mi wchodzi, śpi w nogach. O Jezus, w takim brudnym tym czarnym asfalcie. A później mi do łóżka przyjdzie. Wiesz co? O, sarna. Leciała sarna. Sarna poleciała. Spóźniłem się. Tylko biały tyłek pokazała. A ja sarnę kiedyś miałem przez 2 lata. Ojczulek przyniósł małą. Znalazł w lesie. I niedobrze, że przyniósł, bo twierdził, że matka zostawiła. A matka nie zostawia małych. Matka zostawia i później przychodzi, karmi. No, że ojciec się natknął na nią. Julia, chodź! To ją przyniósł do domu. No i tak się rad, nie rad. Byłem w podstawówce w ten czas. Byłem zmuszony karmić sarenkę mlekiem, no i bawić się z nią. No tak się oswoiła, że chodziliśmy razem do lasu na spacery. Zamieszanie w lesie było, bo jak ludzie byli na grzybach,
zobaczyli sarnę, zaczęli krzyczeć, ale później byli zdziwieni, że ona leci do mnie. Chodź, Julcia. Chodź, chodź, nie piłkaj. Chodź. Sarenki zobaczymy. Chodź. Chodź, kicia. No. No i tak była 2 lata. Aż któregoś razu sąsiad przyszedł z psami. Te psy zobaczyły ją i ją pogoniły na naszym podwórzu. Ta uciekła do lasu. Mnie w ten czas nie było, bo wówczas już byłem w Szczecinie w technikum. Przyjechałem, to chodziłem po lesie, nawoływałem, ale nie znalazłem jej. I dopiero po iluś latach się sprawa wydała, co z nią dalej było. Bo się okazuje, że był u nas taki myśliwy w naszej wiosce. Jak był na polowaniu, to ona przyleciała do niego. I przyprowadził ją do domu. Ale później ją zabił. Zjadł. Sprawa się wydała dopiero przez pewną panią, już po jego śmierci. Co się z nim stało? Szkoda, że nie wcześniej, za jego życia. To bym sobie z nim porozmawiał. No, Julinko, pamiętasz, jak tu przychodziliśmy? No, zaraz na nagrobek skoczysz jakiś, będziesz odpoczywać, kicia. Tak, mamy tu zebrane. Tutaj była kapliczka. Tylko zostały fundamenty. Była kapliczka. Podobno prosektorium było. Tu jakie ładne drzewa, cisy. Wokół wyrosły. Tu było masę grobów, bo tu był cmentarz, na którym chowano zmarłych, chorych ze szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych, w którym obecnie jest DPS. Połówka, druga połówka teren prywatny. Kiedyś to było jako jedna całość. I to było wybudowane w 1897-1899. I do 40 roku był szpital. Później w latach 1939-40 Niemcy zlikwidowali wszystkich chorych psychicznie w całych Niemczech. A takich ośrodków było 6. I tu było 1250 osób. I od 40 roku do 45 roku był szpital dla żołnierzy frontowych niemiecki. W 45 roku ewakuacja. Rosjanie czołgami wkroczyli od strony Kołobrzegu. A na dworcu stały 2 pociągi z tymi żołnierzami rannymi ewakuowanymi z tego szpitala tutaj. No i Rosjanie zrobili rzeź.
po prostu zrobili sobie ostre strzelanie do tych wagonów. Także tam zmasakrowali. Burmistrz niemiecki na tą wieś popełnił samobójstwo. Żyd ukrywający się całą wojnę w Przebiatowie wyleciał, żeby soldatów powitać. No to go skosili serią i tak przywitał wyzwolicieli. No a później to już wiadomo. Od 1945 roku do 1989 była tu jednostka wojskowa. W 1989 się wszystko rozpadło. Podzielili na dwie części, w jednym DPS na 345 osób lub 240 osób personelu, a druga część teren prywatny jakaś spółka adwokacka wykupiła z Warszawy. Wykupili i wyłupili wszystko, co się dało, co metalowe. Zostało wyrwane, na złom sprzedane. Później był jeszcze jeden właściciel. No i teraz jest trzeci właściciel. Ten właściciel zbankrutował. Wszedł komornik. I tam, gdzie DPS to jest zagospodarowane, funkcjonuje i to ładnie budynki utrzymane są. Nawet tabliczka jest. Obiekt zabytkowy konserwatora. Natomiast tam na terenie, którym należy w rękach prywatnych i jest dewastacja i się rujnuje, rozpada, zawala, konserwator nie pilnuje i to go nie obchodzi. No i tak to. Takie prawo nasze. Co, Julinko? No idź dalej, idź. Idziemy dalej, Kicia? Chodź, idziemy. Idziemy po tym cmentarzu. Widzisz, sama jesteś. Nie ma braciszka Romeo. To trochę ci się nudzi tutaj. W tym lesie to brykanie. Samemu brykać się tak nie można. Nie, Kicia? A brat Urwis to zawsze coś by wymyślał. No tutaj z wykrywaczami metalu to się kręcili panowie. Tak się kręcili, że jakiś pocisk znaleźli i zadzwonili na policję. I dwa dni policja czekała, pilnowała dzień i noc w samochodach, aż saperzy przyjechali i zabrali. Nie, Julcia? I co, Kicia? Coś widzisz? Kiciulka? Julka, Kiciulka? Proszę, ile porcelany. Ile porcelany tutaj, kawałków. I coś tu było. Dziki zryły i wyryły na wierzch porcelany.
A dzików jak to dzików. Nie brakuje. Rozmnażają się. Podchodzą pod zabudowania. To nie do pomyślenia kiedyś było. Jak ja pamiętam, byłem dzieckiem. Dzika zobaczyć to było trudno, bo w lesie był. A teraz co? Dziki w miastach żyją. Jedzenie gotowe. Ludzie dokarmiają. No tutaj coś było. Drzewa się przewracają i gniją. Jak w jakichś borach. Na odludziach. Teren niemal, że jakby dziewiczy. A Julcia idzie. Gdzie Julcia idziesz, kiciulka? Te drzewo przewróciło. Julci to pasuje. Jakie wędrowanie. Kicia! Chodź Julka. Nie idź tam daleko. Zawracaj, chodź, idziemy. Chodź, kicia. Coś tam dojrzała. Coś się rusza. Już ogonek lata, skupiła się. To może jakąś myszkę zobaczyła? Jakąś nornicę? Kicia, co zobaczyłaś? Chodź, bo tutaj. Zgnilizna, mokro, zgniłe liście, niezbyt to zachęcająco wygląda o tej porze, jak zieleni nie ma. Chodź Julcia, idziemy do drogi. Bo słońce zachodzi. Kicia, chodź. Ja idę. Idziesz? Julinko. Kiciulka. To świeżo zryte. Buchtowiska. Julcia, chodź! Chodź, kicie. Chodź, kicie, chodź! No. Idziemy. Chodź, gwiazdo. He. Jakie spojrzenie. Jakie bystre skupione. Usiadła sobie i będzie siedzieć teraz. I co, Julcia, będziesz siedzieć, tak? Skupiona. Jaki wzrok. Zobaczcie. Kot w swoim środowisku. Wyostrzona uwaga. Wzrok. Słuch, głowa chodzi, wyławia dźwięki. O. To nie jest taki kot obojętny, odprężony, tylko kot czuwający. Fajna mina. Julcia, kicia.
główka chodzi, szyja kręci. Chodź, kicia. Idziemy. Jak ja nie będę szedł, to ona nie przyleci. Bo tak to się boi, że ją zostawię. Będzie piukać i będzie lecieć. I leci. Tam. Siedzi. Julka, chodź. Chodź, bo zostaniesz w lesie. Chodź, kicia. Słyszysz? Idziemy. Ale jej się spodobało. Usiąść na pieniku. A tu co to? Coś zatrzepotało? Chodź, bo cię sarna porwie. Chodź, kicia. No, chodź. Chodź, chodź, kicia. Gdzie się schowała za drzewa? O. No dawaj, chodź. Chodź, bo puchacz cię złapie. Chodź, Julka. Puchacze są. Idziemy. Aj, aj, aj. I tak to idziemy. Liście gniją. Robi się taki humus. Użyźnia. Glebę i cykl przyrody znowu zaczyna się od nowa. Życie, narodziny, śmierć i w kółko. To jest to, co koty lubią najbardziej. Chodzić po przewróconych drzewach. I co, kicia? I co tam znalazłaś? Ha, ha. Zobaczcie, krzesło, widzicie? Krzesło, ja już to krzesło widziałem tutaj i tam nawet jest oznakowanie, że to jest z DPS-u krzesło. Ktoś tu wyniósł, ale ja kiedyś tutaj widziałem, nawet sfilmowałem, jak gość siedział. Na tym krześle tu było jeszcze więcej wody i rybki łowił. Jakie on tu rybki złowił, to ja nie wiem. Ale tutaj coś tam chyba w tej wodzie było, bo tutaj kaczki z młodymi były. Czaple też spotkałem, na drzewie siedziała, takim przewróconym, tylko chyba tam dalej.
kurkę wodną też spotkałem. Ona jest taka czarna i ma biały łebek. No i nawet łabędzie tutaj dwa sfilmowałem, ale zdaje się, że to była zima, był lód. Chociaż teraz przymrozki były. To zobaczcie. Jest lód, jeszcze się utrzymuje. Cienki. Czyli przymroziło w nocy. A tam jest nasze biuro DPS-u. Wejście. O. I to tak tu jest. Tam mamy nawet wanienkę. Nie wiem, czy ktoś chciał pływać tą wanienką. O! Tego nie pamiętam. Tu mamy drugie krzesło. Aha. Czyli dwa krzesła. No. Coś więcej. Czyżby tu taka ryba była? Że wędkarze zniuchali i łowili. I co, Julcia, wąchasz? Ale się nawąchasz, ale się nawąchasz. Tyle zapachów, nie? Kicia. I co, Kiciulka, idziemy? No, bo już tu drogę mamy. Prowadź. Prowadź, Julcia. O. Jedzie samochód jakiś. Zobacz, Julcia, ktoś przyjechał, pojechał, objechał. O, tu jest taka pętla. Właśnie na te piesze wędrówki, czy ci co biegają, lecą tą ścieżką dla pieszych i rowerową. Strzebiatowa, 2 kilometry wybudowana, ładna. Tam się kończy i później tutaj zawracają. Robią taki kółeczko, taka łezka, kółeczko, i znowu są przy krzyżu, w tym samym miejscu, na nowo wbiegają na tą samą ścieżkę i z powrotem do Trzebiatowa, 2 kilometry. Poza tym to jest szlak turystyczny, zielony. Proszę, tutaj widać na drzewie. Także z kijkami też chodzą. Z wózkami. Na rowerach. No i pożal się Boże, czasami na tych kładach tutaj zaczynają hałasować, gazować. Nie, Julcia? No i powoli nasze kółko się zamyka spaceru. Nie, Kicia? Już się nie boisz? Już ogonek w górze? Nie, opadł?
a słońca nie widać. Słońce się schowało. I zaraz zobaczymy, która jest godzina. No mamy 15:52, czyli za 5 minut będzie zachód słońca. Czyli z Julcią żeśmy zrobili ładnie kółko o czasie, akurat w pół godziny żeśmy się uwinęli i pochodzili trochę. Julcia, samochód jedzie, nie wychodź teraz. Poczekaj, Julia. No. Pojechał ktoś. Chodź, Julcia, idziemy. Chodź, Kicia. Nie ma samochodu. Możemy iść. Idziesz? Chodź, Niunia. Oj, oj, oj. Obracasz się dookoła. Uszy podkuliłaś. Co się tak wypłoszyłaś? Bo tam jakiś kolega z miasta wraca. No. Ochroniarz otworzył bramę szeroko. Co to oznacza? To oznacza, że ktoś coś będzie jechać. Chyba wyjeżdża swoim samochodem. Kicia. Chodź, Kiciulka. Chodź. Przestawia swój samochód. Teraz tutaj. Tak. Przedtem wstawił na teren DPS-u, żeby nie zajmować dodatkowego miejsca, bo i tak tu miejsc jest mało. A teraz jak się pozwalniały, to wyprowadził. I co, Julcia? I kogo żeśmy spotkali? Sarny, która nam uciekła tylko, nie? Uciekła nam sarna. Spłoszyła się. Nie chciała z nami się spotkać i rozmawiać. Abyśmy pogadali sobie. Nie, Kicia? Chodź. Chodź, Julcia. Junia, chodź. No, co tam znowu? Idziemy. Chodź, jeszcze 30 metrów i będzie DPS teren. Tutaj też kilka dni temu
sarna mi mykła. Jak się zorientowałem, bo gałęzie zaczęły trzaskać, jak ją zauważyłem. Kicia! Gdzie jesteś? Aż tam w krzaki weszło. Nic, ja tutaj już idę. Tom buduje dom. Chodź, chodź kicia. Chodź kiciula. No. Chodź. Chodź, bo cię przejadą. Chodź. No. Jest. I jest koniec.